Witamy serdecznie, jesteśmy w miejscowości Podlesie Wysokie. Jest z nami pan Mateusz Chojnacki, przedstawiciel handlowy z firmy Techcom. Jesteśmy na pokazach maszyny agregatu prawowosiewnego firmy Amazona. Jest to model Cirrus 4003-2. Co się kryje pod tym oznaczeniem? Dzień dobry, model 4000 oznacza szerokość roboczą, trójka oznacza trzecią generację tych maszyn, natomiast 2 oznacza, że jest to maszyna składana hydraulicznie. Jeżeli chodzi o sekcję uprawową, jak to jest zastosowane? Zastosowana jest sekcja uprawowa talerzowa, talerze uprawowe o średnicy 460 mm, wyzębione, ułożone w 2 równoległych rzędach. Jak wygląda kolejny zespół roboczy? Kolejny zespół roboczy, akurat w przypadku tej maszyny, to jest wał oponowy, zagęszczający, Matrix, opony radialne, umieszczone w odstępach co pół metra z pasowym zagęszczeniem szerokości roboczej. Dystrybucja nasion, ich transport do redlic? Dystrybucja odbywa się na zasadzie pneumatyki. Podawany jest najpierw przez elektryczny zespół wysiewający do głowicy rozdzielającej i następnie wężykami podawane jest w redlice jednotalerzowe typu Rotec Pro i za nimi idzie zestaw zagarniacza rolkowych. Mamy tutaj zastosowany wał oponowy. Ile on wyciska praktycznie rowku pod bruzdę, pod wysiew nasion? Każda opona wyciska 3 rowki, 2 węższe, 1 szerszy i w zależności od tego, ile stosujemy redlic, jeśli rozstaw 12,5 cm, wtedy na tych węższych redlicach mamy po 1 redlicy, a na tym szerszym pasku mamy 2 redlice wysiewające. W przypadku rozstawu 16,6 na każdym wyciśniętym pasie mamy po 1 redlicy talerzowej. Jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe, w co taką maszynę można wyposażyć albo warto wyposażyć? Jest kilka elementów. Warto wspomnieć chociażby o pulchniaczach śladów, które możemy założyć przed sekcją uprawową. Choć sekcja uprawowa siewnika jest też wyposażona w takie elementy, które są regulowane, więc talerze, które idą bezpośrednio za oponami ciągnika, za kołami ciągnika, możemy przestawić pod innym kątem, że one będą pracowały troszkę głębiej, i dzięki czemu nie musimy stosować spulchniaczy śladów, bo te z kolei przy uprawie bezorkowej po kukurydzy mogą nam się przytykać, natomiast talerz pójdzie głębiej i nie będziemy mieli tego problemu. Możemy zastosować oświetlenie robocze. W środku mamy też w zbiorniku oświetlenie robocze, które z automatu, jeśli załączamy światła, ono nam się załącza w środku też, co ułatwia nam pracę, bo widzimy, jaki mamy poziom materiału siewnego wieczorem. Możemy też zastosować opcjonalnie wał oponowy przed sekcją uprawową. Wyklucza nam to z automatu możliwość zastosowania spulchniaczy śladów, no bo to się nie zmieści, ale możemy zastosować wał, który albo zamontujemy z przodu na ciągniku, będziemy go pchali na tuzie, tak, i pas między kołami ciągnika będzie nam zagęszczał. Ewentualnie możemy założyć go w ramę siewnika, tudzież zamontować na zewnętrznej części za kołami ciągnika, również dodatkowy jeszcze wał zagęszczający zewnętrzną część siewnika. W jakich warunkach jest to konieczne, tudzież potrzebne? Myślę, że jeśli im bardziej miękka ziemia jest, pulchna, tym bardziej ten wał będzie się sprawdzał, pozwoli nam na równiejszą uprawę gleby. Jak wygląda tutaj system sterowania, tudzież obsługi maszyny, no i też nadzorowania siewu? Maszyna obsługiwana jest w systemie ISOBUS, czyli możemy zastosować zarówno nasz wyświetlacz Amatron, jak również wyświetlacze firm zewnętrznych, które współpracują z systemem ISOBUS, więc jeśli mamy nowoczesny ciągnik, który będzie zaopatrzony w taki system, bez problemu będzie obsługiwał nasz siewnik. Jeżeli chodzi o wielkość maszyny, wiemy, że jest 4-metrowa. Jakie jest zapotrzebowanie na moc, tudzież rekomendowana prędkość robocza? Rekomendowana prędkość robocza to jest powyżej 10 km na godzinę. Natomiast jeśli chodzi o zapotrzebowanie mocy, wszystko zależy od tego, jaki rodzaj gleby i od tego, jakie jest ukształtowanie terenu. Jeśli jest teren w miarę gładki, nie ma problemu wtedy. Tutaj akurat w tym przypadku jeździmy ciągnikiem, który ma 160 koni i jakoś tam sobie radzi z maszyną. No tak najlepiej miał to 180 i więcej. Natomiast no, w górzystych terenach niestety, ale no, nie wystarczy nam taka moc. Wiemy, że też przy każdym wysiewie rośliny ustalana jest dawka wysiewu. Wiadomo, że trzeba wykonać próbę kręconą. Jak tutaj producent rozwiązał to w tej maszynie? Próba kręcona wykonywana jest przy zbiorniku. Tu akurat mamy taki opcjonalny dodatkowy komputerek, który pozwoli nam na samodzielne wykonanie tej próby bez konieczności wsiadania do ciągnika, wprowadzania wagi, która nam się wykręciła, bez konieczności przechodzenia. Możemy wszystko zrobić tutaj z pozycji zbiornika. Jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe, w co taką maszynę można wyposażyć albo też warto wyposażyć? Wszystko zależy od tego, jakie mamy potrzeby. Z doposażenia możemy zastosować prosty zagarniacz, możemy zastosować zagarniacz rolkowy, możemy zastosować redlicę dwutalerzową, jednotalerzową. Dodatkowo tutaj też te opony, o których już mówiłem, czyli to ogumienie Matrix w wale oponowym, to też jest opcja. Standardowo mamy diagonalne opony jodełkowe, możemy dołożyć belkę planującą za sekcją uprawową bądź przed sekcją uprawową. Wszystko zależy od tego, jakie rolnik ma potrzeby, co go bardziej tam interesuje. Możemy zastosować z takich dodatkowych rzeczy jeszcze system kontroli przepływu nasion, co zabezpiecza nas przed niepożądanym zapchaniem się redlicy. Dodatkowo jeszcze możemy też zastosować system AutoPoint, co umożliwi nam siew z zastosowaniem sygnału GPS i odcinanie wysiewów w miejscach, w których chcielibyśmy zakończyć sianie. Czy maszyna występuje tylko w tej konfiguracji, czy są jakieś dodatkowe rozbudowania, tudzież pozwalające na przykład, nie wiem, wysiać na przykład jednocześnie z nasionami na wóz? Tak, jest system w 4-metrowych i w 6-metrowych siewnikach. Możemy zastosować system siewu z podsiewem nawozu. Wtedy mamy zbiornik troszeczkę większy. Tutaj dysponujemy zbiornikiem na ziarno o pojemności 3600 litrów. Natomiast w przypadku wysiewu z podsiewem nawozu mamy zbiornik dzielony o łącznej pojemności 4000 litrów. I wtedy mamy dwa rodzaje, jeśli chodzi o podsiew, dwa rodzaje podsiewu nawozu. Możemy zastosować, tak jak jest tutaj, jedna głowica, która będzie nam wysiewała jednocześnie i materiał siewny, i nawóz, tudzież możemy zastosować system podsiewu nawozu na zasadzie redlicy talerzowej podającej nawóz przed wałem oponowym w tych miejscach, w których nie idą redlice wysiewające. Tam wchodzą dwie redlice podsiewające i one podają nam nawóz doglebowo przed wałem oponowym. Jeżeli chodzi o obsługę maszyny, co przed ruszeniem w pole trzeba zrobić, tudzież ile punktów smarnych jest na maszynie do takiej codziennej, tudzież co ileś godzin obsługi do wykonania? Jeśli chodzi o obsługę, o smarowanie maszyn, Amazon słynie z tego, że stara się unikać punktów smarnych, żeby tak łączy elementy robocze, żeby nie trzeba ich było smarować. Chociażby tutaj system talerzy, łożyska są w kąpieli olejowej, są to łożyska bezobsługowe. Tutaj mamy podany przykładowy taki system, gdzie nie musimy tego w ogóle serwisować. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, to tam kilka jest tylko smarowników na maszynie i nie musimy się tym przejmować. Czyli próba kręcona i w pole. Dokładnie, zasypać, zrobić próbę i można pracować. To ślicznie dziękuję za te informacje.